Witam, witam, kochani z nad oceanu. Siedzę w samochodzie, dlatego że jest wiatr na zewnątrz, a więc byście dobrze mnie nie słyszeli. A dzisiaj, w niedzielę, myślę, że jest świetny czas, żeby odmówić razem modlitwę franciszkańską, którą otrzymałam od bardzo praktykującej katoliczki z Polski. Ja czasami używam powiedzenia klepać pacierze. Co to wtedy oznacza? To jest to, że czytamy coś, mówimy coś, powtarzamy coś, ale tak naprawdę nie rozumiemy treści. Nie słyszymy, o czym jest konkretnie mowa, a jeszcze tym bardziej nie potrafimy wdrożyć tego w życie, bo nic nie zrozumieliśmy z tego tekstu. Więc ponieważ ta modlitwa odpowiada temu, co ja mówię tak często, więc myślę, że to będzie super czas, żeby ją razem odmówić, kochani. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. No patrzcie, piękna, piękna jest ta modlitwa. Gdybyśmy tylko chcieli do głębi, do łez niemalże zrozumieć tę intencję, i zastosować w naszym powszednim życiu, w stosunku do siebie i do innych, jakżeż o wiele cudowniejszy byłby ten świat, czego życzę nam z całego serca. Kocham Was, ściskam, buziaczki, pa, pa.